partia, na nią czeka mama. Prosimy osoby dorosłe, aby wszystkie zagubione dzieci dostarczyły tutaj przed ołtarz, a osoby, które poszukują zagubione dzieci, niech tutaj śpi. Także ci nieobecni księża biskupi, że całe to różnorodne prezbiterium diecezjalne i zakonne tak licznie zebrane, że wszyscy tu obecni będą teraz z jeszcze większym zapałem odwiedzali Matkę Bożą i że
będą nadal doznawali łaski stare tu na Jaworzynce. Modlić szczególnie właśnie o moc Bożą, błogosławieństwo Boże dla posługi pasterskiej księdza kardynała, który jest tutaj pierwszym po Matce Bożej gospodarzem. Bóg zapłać za tuarię Matki Bożej, nie trzeba wielu mówić, niech on teraz swoją wdzięczność powie. Ojcze, eminencjo, księże kardynale, zwracam się tymi słowami, ojcze, bo szczególnie chciałbym podziękować za to ojcowskie serce, a przede wszystkim za te spotkania, za te rozmowy, za te ojcowskie dorady, które poprzedzały dzisiejszą uroczystość. I w tym właśnie przygotowaniu dzisiejszego święta byłeś nam ojcem. I za to składam serdeczne Bóg zapłać. Chciałem jeszcze podziękować tym, którzy dołożyli starania swojej troski, swojej pracy, aby ta dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć tutaj na Rusinowej Polanie. A więc wszystkim, którzy tutaj pracowali, budując ten ołtarz, tym, którzy jeszcze w tej chwili też pracują tam na dole i dlatego nie mogli być z nami w tej służbie porządkowej, a wszystkim innym, myślę, że podziękuję Związek Podhalan. A dlaczego tak? Bo jest to również i ich święto. Bo na swoim sztandarze mają Matkę Bożą Jaworzyńską, Królową Tatr. I kiedy ona dzisiaj tutaj została ukoronowana, również jest ukoronowana i na tym sztandarze. I Związek Podhalan jest jakby współorganizatorem dzisiejszej uroczystości. Dlatego przekazuję im głos. Uprzedzą ich jednak dzieci z małego Cichego, które mają tu pierwszeństwo, by swoje podziękowanie wypowiedzieć. Czcigodny eminencjo, księże kardynale, w samym sercu tate, jako ty zi młodzież, byś tu do nas częściej przychodził. Dziękujemy pięknie, eminencjo drogi, zaś pobłogosławił tej kaplice progi. Doznajemy szczęścia i wielkiej radości, ze Matecka Boską, młodzież telu gości. Jaworzyńsko Pani tego dostąpiła, ze jej ksiądz kardynał główkę koronował. Będziemy się modlić o zdrowie dla Ciebie, by Ci se świeciły gwiazdecki na niebie. Jezu Związku Czokala zabierze głos, wypowie swoją radość i dziękczynienie. Myślę, że na ten dzisiejszy dzień czekali wesyczka, choć przypadło mi dziś z jednej strony, w tym moim serdecku dwie strony wypowiedzieć. Jedną radość ze mamy królową, która chodzi w koronie. A z drugiej strony, ze powiedzieć wam, że trzeba się nam będzie pomału z tą radością kuchałką pobierać. A siedzielibyśmy tu siedzieli, śpiewali i grali. Choć zaprosiliby młodym i młodym, że są wcale niejakie sprawienia. Niechże ten dziadek, co się tak robi, że się dziecko stracił, tak jak młodycki się stracił na Lesiu Murańskiej, tak się i dzieci na tam jak robią. No i dostojniejsi księdze kardynale. Nas
drogi pasterzu, który nas gdy pociesał w naszych sprawach, którzy zatroskani, jak my chodzili o nas, koło naszych praw góralskich. Wam zapłać za tą koronację, wam zapłać za te wszystkie starunki i wspieranie w tym trudnym czasie. Dostojnym księdzom biskupom, ojcu Leonardowi, którego dziś prawie trzeba wymienić za biskupami, wszystkim księdzom kapelanom i wszystkim innym księdzom, którzy tu dziś są, a i tym, co bardzo chcieli być, a nie udało im się być, i tą cichą nadzieję mam za tu będą. Pomyślę, nie wiem jako prezes Związku Kotlan, ale myślę, że wypowiem tą myśl w imieniu wszystkich, co tu na tej polanie stoją, że dobrze by było, co by za dwa tydzień, dobrze by było, co by za rok, w głównym odpust, tu na Jagorzynie, w Rusinowej, jak ona się nazywa, co by ten figurka naszą, z naszą koronowaną, królową Tater, tu lud potaleński wzławił, tu chwalił Boga przez jej wstawiennictwo. Nie wiem, czy wam to przypadnie do gustu, nie wiem, czy wszystkim to się będzie podobać, ale dziękuję teraz Parkowi Narodowemu za to, że my się mogli tu zgromadzić. I stąd... Dziękuję serdecznie nawet przed siostrzycami tym, co nam tu przynieśli figurkę Matki Boskiej Królowej Tater i tym, co ją za chwilę do sanktuarium odniosą. Bardzo świetną podziękę składam naszemu bratu, który tu blisko ołtarza powielony na stopniach od samego początku swoją pustelnicą posługę pełni. Bardzo pięknie wam dziękuję, siostrzycki, zakonne, klosterne, te, co o nich wiemy, co ich widzimy i te, co od dziśka będą siostrzyckami. Zeństwo, część kościoła przydałaby się, co by się wzmocniła. Nowarzy na Podhalu. Mnie jako prezesowi Związku potem wypowiedzieć o tym, czego nam troskę chybio. Stąd dziś, kiedy nam tak troskę chybio włody w Polsce, trzeba powiedzieć, że przede wszystkim brakuje nam większej posługi wobec Pana Boga. I stąd wam wszystkim dziękuję, żeście tu byli. Dziękuję muzyce góralskiej i trąbi Tomiaszkowi i Staszkowi, że tak pięknie nam tu na tej polanie zagrali łodywieczną notę Tater. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie teraz przedstawicielowi prezydenta. Nie temu, żeby Bóg chciał odchylić, ale myślę, że nasz kolega i przyjaciel Jacek zaniesie pozdrowienie dla naszego prezydenta, który tu wierchował, który tu zwyciężał, Wele Hlaense. Wierzymy też, że nasz prezydent dotrzymie słowa i jest na Podhalu, między nami stanie. Podziękę chcę złożyć za obecność i za piękne słowo naszemu góralskiemu posłowi Jęczkowi Golesienicy Makowskiemu z małżonką i z rodziną. Dużo podziękuję. Bardzo pięknie dziękuję i panu wojewodzie, który jest między nami, panu Jungiewiczowi, wojewodzie nowosądeckiemu. Bardzo pięknie dziękuję burmistrzyniom, burmistrzom, wszystkim wójtom, którzy są blisko i siedzą tam dalej. I myślę, że przede wszystkim im też Bóg zapłać, bo na pewno w tym staraniu tu do tego wszystkiego się przyłożyli. Myślę, że nie braknie podziękowania tym, którzy przyczynili się do
porządku, do tego zebrania tu szczęśliwie dojechali. Do naszej polskiej policji Bóg zapłać. Jakże ten czas się zmienia. Można powiedzieć, naszej polskiej policji nie patrzy i nie trząść nogami, wiecie? Ale to jest tylko znak czasu. A teraz chcę bardzo pięknie podziękować za tym, którzy są blisko z nami. Górnikom. Widzę pan jedną orle, górnicę pióro. Pozdrawiamy serdecznie górników, że byli z nami. Dziękuję serdecznie strażom, naszej straży, że była dziś na straży właśnie. Od Brzezin, Wielk Poroniecowe są porane, a obecno jest tu w pocztach sztandarowych. Poczty sztandarowe, żeby tak licznie się tu stawiły, to naprawdę trzeba było wielkiego święta i tego święta my się doczekali. Stąd my poczty miłosko mieli, ale co by te poczty tu wynieść? Co by te sztandary tu przyszły? To trzeba było trochę wysiłku i stąd zdzierzyć się chwileczkę. Podziękujemy każdemu z osobna. Poszedł ze Suchego razem z figurką niesioną przez młodych, małych strażaków. Bóg zapłać. Poszedł ze Zębu, z Dzianisza Dolnego, z Witowa, z Trypsia, z Nowego Bystrego, z Jurgowa, z Bustryku, z Lyscyn, z Białego Dunajca, z Rzepisk, z Marusinej, z Małego Cichego, z Białki Daszeńskiej, z Leśnice, z Porunina, razem też i z Feretronem. Z Osiechły, z Murza Siechla, z Grycarowa. Myślę, że trzeba podziękować też Pocztowi Sztandarowi Związku Harcerstwa Polskiego Zakopane 1918 za Zakopanego. Dziękujemy Pocztowi Sztandarowemu Grupy Modlitewnej Miłosierdzia Bożego z Jastrzębia Zdroju. Bóg zapłać. Nie mogę też, jako prezes Związku Podhalan, nie podziękować Pocztom Sztandarowym Związku Podhalan z Poronina, z Łolce, ze Zakopanego, z miasta, z Nowego Torgu, oddziału Ludźmierskiego z Ludźmierza i oddziału Bienińskiego ze Scownicy. Bóg zapłać wam, bracio, chyba nikogo nie mylił. I z Robki doszli troszkę później, teraz kiwają mi kapelusami. Dobrze są jakie takie owoce. Dobrze, że się znamy. Widzicie, jak to dobrze być blisko ludzi. O tym wie ksiądz kardynał od Downa i stąd wszystko nam się w Polsce udaje. Moi łostomili, tak się składa, Jezę, właśnie, że dopominaliśmy się tu o prawa Boże w Polsce. Myślę, że dopominamy się o prawa człowieka, każdego człowieka, też w naszym kraju. I myślę, że domagamy się wreszcie mowę królową o prawo królewskie tu na tej polanie, którą górole mają z nalań królewskich. I moi łaskowili, zdziwicie się, ale czemu teraz chcę wyróżnić tych, co stoją tu z mojej prawej strony? Zaraz koło dachu stoją urlopnicy z pułku Szczelco-Podhalańskich. Bóg wam zapłać, coście urlop wzięli na dzisiejsze święto. Niech za to wyróżnienie i te oklaski, które bijecie, pobudzi serca ludzi, którzy przyczyniają się do wcale jakiej reprezentacji w naszym kraju. Żeby się nie mogli dopuścić służby wojskowej, jakiej ta inno trzeba, do ołtarza Bożego. I myślę, że jakby wychodzili z procesją, tak jakby już dziękowali Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, to teraz nam wypada podziękować współwłaścicielom Rusi Nowej Polany, że podziękujemy Basi, potomkom rodu Murzańskich, z tego rodu, z którego pochodziła Marysia Murzańska, której pokazała się, objawiała Matka Boska. Bóg zapłać ci gazdo, baco, na tej polanie.
Paweł Łowiecki, Paweł Grudni, nie 60 lat dziś, 300 na przyszły rok, tego ci życzę z całego serca, a trochę będzie pięknie wyposażona i nie będzie denerwowała mojego gazdowskiego serca. Słowotoczeńsko, pani Jaworzyńsko, regle tobie grają, dziś pola na wyspo. Stowie się Pan Jezus, na ten świat narodził i pomiędzy nami do dziś kasę chodzi. Łask Bożych pełniuczko, Pan Jezus ci nadał. Byś mi miło psiola, pod halański padał. Byś mi miło psiola, ty nas Polski padł. Zdrowaś bądź Maryjo w góralskiej dziedzinie. Kondoską Jaworzyńską, a zaś wyrazem z nami i ze Związkiem Potran z Oddziałem Taczeńskim chcemy zawiadomić wszystkich, że na ostatnim posiedzeniu Zarząd Oddziału Taczeńskiego postanowił ufundować nową cząstkę, nowy wystrój, jak to się goda, nowy sprzęt w postaci gorniusków, do herbaty, do strudzonych turystów, którzy przychodzą na Rusinową Polanę do Matki Boskiej Jaworzyńskiej, co by łask Bożych zaczerpnąć, ale podczepić się czasem ciepłą herbatę. Zapowiedziany odkurz zupełny. Niech się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy wam grzechy wasze, niech was doprowadzi do żywota wiecznego. Amen. Pan Wszechmocny i Miłosierny niechaj nam udzieli przebaczenia, rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów naszych. Amen. Niech się zmiłuje nad wami Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi was do życia wiecznego. Amen. Przebaczenia, odpuszczenia i darowania grzechów niech nam udzieli Wszechmogący i Miłosierny Pan. Amen. Intencje Ojca Świętego. Pod Twoją obronę wdzięczamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi rozmaniami racz nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami i z duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Teraz uformuje się procesja, która odprowadzi wykonać. I jeszcze ogłoszenie. Anna Florek z Jabłonki Bory poszukuje mamy i taty. Śpiewamy pieśń do Twej dąże w kaplicy. Thank you.
oszukujących dzieci prosimy także przed ołtarz. A my teraz... Ano, robiłam, ojca.
Według życzeń.